7.12, poranek TVP Info, Władysław Serafin, Polskie Stronnictwo Ludowe, prezes Krajowego Związku Rolników, KUEK i Organizacji Rolniczych. Witam panie prezesie. Ja bym chciał jedną rzecz. Ja nie reprezentuję Polskiego Stronnictwa Ludowego. Członkostwo w PSL to jest moje hobby. No nie, ale to w związku z tym nie przedstawiajcie mi państwo Polskie Stronnictwo Ludowe. Musi pan to wyjaśnić. Znaczy, jest pan w PSL-u, czy pan nie jest? Bo... Ja jestem prezesem KUEK Rolniczych, niezależnej, pluralistycznej organizacji, gdzie są członkowie Platformy, SLD, PiS-u, Samoobrony. Ja rozumiem. Zatem jestem prezesem Związku Zawodowego, największego w Polsce, w Europie. Tak. A moje prywatne uczucia są w Kościele Katolickim, a moje prywatne hobby polityczne to jest członkostwo PSL. Jestem członkiem na samym dole. Nie wtrącam się w wielką władzę. Władysław Serafin, Polskie Stronnictwo Ludowe, panie prezesie. Można tak powiedzieć. Katolik. No bo sąd koleżeński sprzed, powiedzmy, paru tygodni nie chciał pana usunąć z PSL-u. No to też oczywiście jestem, świadczy, jak rozumiem. Tak? Jestem silny tym, co boli niejakiego Kłopotka, któremu najlepiej wychodzi hodowanie gęsi, który mówi, że jestem wrzodem PSL-u. Nie jestem wrzodem. On jest wrzodem PSL-u, bo jego brat do dziś pracuje w Elewarze. Na zesłaniu, na wysokiej pensji. I to są właśnie wrzody PSL-u, nie ja. On powiedział sam, że cieszę się mocnym poparciem na dole i nie można mnie ruszyć, bo ja nie jestem warszawką. Ja się im nie wtrącam do władzy, nie jestem we władzach naczelnych. A za co? Chcę być z daleka. Ja mam silne organizacje u siebie w Kłobucku, w Częstochowie, w województwie śląskim i tam jestem szanowany. No to za co pana będzie prokuratura ścigać w najbliższym czasie, jak się wydaje, jeżeli wierzyć prezesowi Krajowej Rady Izb Jeżeli wierzyć kolejnemu, że jest podejrzenie popełnienia przestępstwa, tak, bo jak rozumiem, gdyby go nie było w pańskim wydaniu, to nie byłoby zawiadomienia. Ale na razie cytujemy kolejnego nawiedzonego, Szmulewicza, członka Rady Naczelnej, który pewnie dostał zadanie: zrób zadymę wokół Serafina, to a my go zapadniemy. Żeby nie było nieporozumień, od kogo dostał to zadanie? Nie wiem od kogo. To są... Ale od kogoś pańskim zdaniem? Na tle tego, co się dzieje, oceniam, że jest to zlecenie wewnątrzpartyjne zrobić zadymę wokół Serafina. A dowodem na to jest, że straszy prokuratorem mnie, co jest nieuzasadnione i minister o tym wyraźnie wczoraj powiedział. Kontrola się nie zakończyła. Ona zakończy się za kilka miesięcy. Zatem jaki cel miał Szmulewicz? Ogłaszać prokuratora wokół Serafina? To też od razu, jeżeli pan pozwoli, od razu wyjaśnimy. Czy pieniądze z dotacji unijnych trafiały na pańskie konta? Niezależnie od tego, czy było tych transz 25? Tak, trafiały i to się prywatne konta. I to się kwalifikuje tylko do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. I taką ja mam swoją ekspertyzę, mam z tą świadomością, żyję, dlatego że nie trafiały one w sposób dla celów spekulacyjnych, zarobkowych, tylko wywołany został w związku taki system przepływu finansowego przez pana Szmulewicza 6 lat temu, który nie wypłacił z umów dotacyjnych 1 200 000 i ja musiałem w budżecie te środki łatać, jak to się panie mówi prezesie, popularnie. Ale, no, ja to wszystko rozumiem, ale jako funkcjonariusz publiczny, jak pan mógł dopuścić do tego, żeby na prywatne... Powiedzmy sobie tak, ale niech pan nie pastwi się na tym. Ja po prostu oświadczam, że tak było, biorę na to pełną odpowiedzialność. Ja nie zawłaszczyłem złotówki, nie robiłem tego w celach spekulacyjnych. Robiłem to jako niezbędne czynności finansowe. Ale przecież wiedział pan, że to może kiedyś wyjdzie, na pańskie prywatne konta trafiają publiczne pieniądze. Proszę pana, nie to, że wiedział. Ja o tym informowałem od 2007-2008 roku, co roku ministra i Najwyższą Izbę Kontroli. I o tym wszyscy wiedzieli. Pan Szmulewicz wiedział, on dzisiaj zasłonę dymną rzuca, tak jakby czegoś nie wiedział. Otóż, jeżeli on czegoś nie wie, to ja publicznie przypominam, że posądzając mnie o... Za chwilkę o tym powiemy. To wyjaśnimy. Tak. Rozumiem, że taki był system, tak? Że taki był system, że proszę pana, jeżeli że tak to jest zostało niedobór, skonstruowane, jest... że pieniądze z dotacji, że pieniądze z dotacji unijnych trafiają na prywatne konta, to nie, pan proszę powiedzieć? Pana, wy upraszczacie wszystko, trafiają na prywatne konta. Na konto Krajowego Związku trafia dotacja. Tak. No to... W związku z tym ja mam zobowiązania na koncie. Skarbowy, ZUS, pożyczki, inne zobowiązania. I je realizuję. Umowy dlaczego handlowe. Nie można stworzyć ogólnodostępnego konta, powiedzmy tak. Pana, jest to ogólnodostępne konto. Cały czas łapiecie państwo za skrót myślowy użyty raz przez dziennikarza. Ja nie zaprzeczam, że pieniądze pracowały na koncie, tak to nazwijmy, i nie jest to przestępstwo, jest to naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Te pieniądze wracały z powrotem na konto i w całości na koniec roku zostały rozliczone w celach, na które zostały przyznane. Pan powiedział wczoraj, że zacytuję pana z wczoraj, jeżeli pan pozwoli. Pan Szmulewicz doskonale wie, że przez jak wiele lat były rozliczane dotacje,
I myślę, że to doniesienie jest doniesieniem na samego siebie. Co to dokładnie, znaczy dokładnie? Znaczy, znał ten system? Mówi, stoi, jak to stoi nad szambem, które skonstruował i sam nie wpadł. Wiedział o tym, co ja mówię dzisiaj publicznie, co on robi zarzutem wobec mnie. On doskonale wiedział. Był informowany na spotkaniach, na naradach. Moje kierownictwo związku doskonale o tym wiedziało. Zdawałem sobie i zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności za ten gest, bo nieczynny. To jest gest. Ja odpowiadam za finanse związku. Ja muszę na co dzień dbać o to, żeby była jego płynność, były telefony, biuro. My nie korzystamy z żadnych dotacji. Część z tej dotacji jest na funkcjonowanie biura, ale są inne zobowiązania, więc jeżeli ja nie mam środków innych, to uruchamiam te w celach regulacji zobowiązań związku, a dopiero potem uzupełniam kolejną pożyczką, ale rozliczam się z budżetem państwa na zero. W tym roku miałem opóźnienie, które sięga 20 dni, ale pieniądze, proszę państwa, 100% zostało wypłacone zgodnie z celami. Natomiast wydane zostało część pieniędzy po 1 stycznia i to pierwszy raz kwestionuje dopiero kontrola na wniosek pana Szmulewicza. Wiem, że pan, taki jest pana cel w tej chwili, żeby bronić swojej własnej osoby. To nie jest zresztą... Ja bronię związku i osoby własnej też. To zresztą nie dziwi, ale musiał pan sobie, i wrócę do mojego poprzedniego pytania. Musiał pan sobie zdawać sprawę z tego, że przyjmowanie jakichkolwiek pieniędzy publicznych na prywatne konto będzie budziło podejrzenie. Ale to po co to robić, niech mi pan wytłumaczy? A bo nie ma innego wyjścia, proszę pana. Ale jak to nie ma innego wyjścia? No bo nie ma innych środków na koncie w związku. A nie ma innych kont, może na tym polega problem. Nie ma innych pieniędzy, wy nie mylcie, dziennikarze, konta, samochody, inne rzeczy. Nie ma pieniędzy. Na jednym, na koncie nie ma innych środków. Są 2-3 konta, ale środki związku są tylko jedne. Albo składki, albo dotacja. Środki związku na koncie związku, nie na prywatnym koncie Władysława Serafina, tak to rozumiem. Oczywiście jest to bzdura, nie ma żadnego lokowania pieniędzy na koncie prywatnego Serafina. Jest to kłamstwo dziennikarza jednego, Szmulewicza, powtarzane non-stop do bólu, jak pan to powtarza. Nigdy nie były przelewane pieniądze publiczne na konto Serafina, natomiast Krajowy Związek regulował zobowiązania wobec Serafina, Urzędu Skarbowego, skąd związkowego. To na czym polega nieścisłość, jeszcze na koniec, bo musimy powolutku kończyć, nieścisłość w postępowaniu prezesa i to, co panu zarzucało? Ja myślę, że może nie ten prokurator wyjaśni, a pewnie umorzy, jak część już doniesień izb rolniczych i jego asystentów, pana Szmulewicza. Otóż pokazuję państwu wprost kłamstwo z dnia wczorajszego. Pan Szmulewicz, to są świadom, jakieś, a co to jest za tabelka? To jest tabela zobowiązań finansowych organizacji rolniczych Unii Europejskiej wobec składki członkowskiej. Mm. I wyraźnie tutaj widać, że za 2012 rok, jeżeli pan zrobi zbliżenie, figuruje Grecja, Cypr, Polska, Węgry. Z Polski zalega samoobrona 36 tysięcy. Czyli nie wypłaciła z pieniędzy budżetu państwa 36 tysięcy. I tego nie ma w sprawozdaniu Krajowej Rady, przedłożony wczoraj publicznie dziennikarzom. Jest to czwarte z rzędu fałszerstwo, gdyż z 2009 roku Szmulewicz sfałszował sprawozdanie, a tam kwota była wyższa, bo ponad 80 tysięcy euro. I teraz będę wnioskował, żeby prokuratura i NIK i minister rolnictwa, tak jak przypisał mi do zwrotu 260, tak izbom będzie musiał przypisać ponad 700 tysięcy złotych. No czyli człowiek sam sobie zrobił krzywdę. Do zwrotu tak, ale tak przypominam sobie to, co Stanisław Kalęba, minister rolnictwa, mówił wczoraj, to wydaje się być sojusznikiem w pańskiej sprawie, bo nie, jest po prostu mówił, że sprawa, uczciwym, że sprawa się nie kwalifikuje do prokuratury. Bo na się etapie. Nie kwalifikuje. Jest to, proszę pana, w czasie kontroli rozmawiali ze mną urzędnicy, kontrolerzy NIK-u i ministerstwa. I oni mi wyraźnie powiedzieli, proszę pana, jeżeli stwierdzimy tę nieprawidłowość rzeczywiście w protokole końcowym, to się kwalifikuje do dyscypliny finansów publicznych. Oni wiedzą, co mówią. Natomiast spektakularną zadymę zrobił pan Szmulewicz chyba w celach politycznych, strasząc prokuratorem. To ładniej brzmi, to jest bardziej medialne. Natomiast sam wszedł na minę, bo za chwilę będzie musiał oddać 700 tysięcy, bo oszukiwał, fałszował sprawozdania przez 4 lata. On doskonale wiedział, jakie są przepisy. To jest poważny zarzut teraz. Publicznie zarzucam, fałszował sprawozdania i oszukiwał ministra i swoich kolegów, gdyż zakrywał samoobronę. I co chce to ukryć teraz, wystawiając pana? Przepraszam za to sformułowanie. Ja nie wiem, on sam się wpędził w odpowiedzialność, bo to, że mnie oskarżył, wyszło na jaw, że szmuglował ten Szmulewicz coś innego. Przez 4 lata krył i sfałszował dokumenty i myślę, że tym to dopiero się zajmie prokuratura. I niech nie... Są ludzie, którzy
którzy nie mają, jak to się mówi, wizerunku, skutków perspektywicznych tego, co robią. Na koniec, szkodzi ten człowiek, szkodzi ten człowiek w Brukseli, ośmiesza nas. Udało się panu zamknąć sprawę taśm PSL-u ostatecznie? Nie ma pan takich podejrzeń, że to jest pokłosie cały czas? Na pewno jest to pokłosie. Natomiast taśmy mają swoją historię. Było to niezamierzone i przypadek pewien zdarzył. Myślę, że historia to oceni. Ja natomiast czuję to pokłosie i będę musiał z tym sprostać. Dziękuję bardzo. Władysław Serafin, Polskie Stronnictwo Ludowe, prezes Kółek Krawniczych, był naszym gościem. 7:23.